Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, studio w Polsce.pl, magazyn Barykada. Przypominam, że można nas oglądać na kanale 196 cyfrowego Polsatu. Drodzy Państwo, wracają do nas zbrodnie sprzed lat. Sytuacje, które miały miejsce 26 lat temu, wracają do nas, można powiedzieć, ze zdwojoną siłą. I dzisiaj właśnie będziemy zajmować się tymi sprawami. Dzisiaj będziemy mówić o sprawie Jarosława Ziętary, sprawie tajemniczej, niewyjaśnionej do dziś, i o sprawie zabójstwa Jaroszewiczów. O co chodzi w tych sprawach? Kto jest sprawcą? Czy jesteśmy bliżej prawdy? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z moim i Państwa gościem, Krzysztofem Kaźmierczakiem, dziennikarzem śledczym. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, witam Państwa. Dzień dobry, kłaniam się, ale zanim przejdziemy do rozmowy, na początek opinia profesora Brunona Hołysta. Z panem profesorem rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Zemła. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia ekspert, jeśli chodzi o prawo, kryminologię, kryminalistykę. Posłuchajmy. W tej sprawie interesuje tylko jedna kwestia zasadnicza, mianowicie motyw. Co prawda motyw rabunkowy utrzymuje się jako jeden z motywów, no ale istnieją tak zwane teorie spiskowe, które mówią, że on dysponował pewnymi dokumentami, że ktoś zlecił to zabójstwo. No, śledztwo jest w stadium początkowym, zobaczymy, jak ono się rozwinie i jakie będą nowe materiały dowodowe. No niewątpliwie oględziny były źle przeprowadzone, takie popełniono szkolne błędy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie śladów. Ponadto niektóre ślady daktyloskopijne zostały w ogóle wyeliminowane z akt sprawy i dopiero syn Jan Jaroszewicz otrzymał je w przesyłce, co jest w ogóle horrendalną sprawą. Panie redaktorze, czy możemy mówić rzeczywiście o jakichś teoriach spiskowych, czy jednak te wersje, które gdzieś pojawiają się w przestrzeni medialnej, świadczą, że rzeczywiście jest coś na rzeczy? Znaczy, jeśli mówimy o zabójstwie państwa Piotra Jaroszewicza, no ja tutaj nie określałbym tego jako teorie spiskowe, ponieważ no, motyw rabunkowy w tej historii morderstwa no, jest dosyć słabo się prezentuje, ponieważ no, zakłada się, że zniknęły pieniądze, zostały skradzione pieniądze, natomiast nie zniknęło wiele bardzo cennych przedmiotów. Obrazy, które miały wartość możliwe, że wyższą od tych pieniędzy, które zostały zabrane, różnego rodzaju precjoza, a zarazem zniknęły różnego rodzaju dokumenty. Więc no, jeśli by to był motyw stricte rabunkowy, no to nie zabierano by jakichś zapisków, dzienników Piotra Jaroszewicza, prawda? Zniknęły rzeczy, które no, dla ludzi, którzy poszukiwali tylko pieniędzy, którzy chcieli zarobić na tym napadzie, na tej zbrodni, no to nie pasuje do tego motywu. Jeśli chodzi, znaczy no, tworzenie wersji, znaczy powstają wersje bardzo dziwne, prawda, dotyczące jakichś dokumentów z okresu tam wczesno powojennego, perlowskiego, stalinowskiego, prawda, w to bym wątpił, no bo myślę, że nikt nie czekałby parę dziesiąt lat, żeby załatwiać rachunki z tamtego czasu. Natomiast te kwestie dotyczące schyłku PRL-u, dotyczące różnych kwestii, o których Piotr Jaroszewicz jako człowiek będąc sprawujący wysoką funkcję mógł wiedzieć, a które mogły być użyteczne do działań gdzieś na styku właśnie wywiadów, na styku jakichś no, służb specjalnych państw byłego Związku Radzieckiego, czy tutaj no, byłej służby bezpieczeństwa. Myślę, że to jak najbardziej może wchodzić w grę i nie jest to wcale jakiś element zupełnie pozbawiony sensu. Poza tym jest możliwe również, że no, na przykład napad mógł być inspirowany przez ludzi, którzy chcieli osiągnąć jakiś cel związany z przejęciem jakichś dokumentów. Natomiast, no, tak powiem, nagrodą dla wykonawców były właśnie korzyści materialne, prawda, które przy okazji tego napadu mogli uzyskać. Także no, to nie są gołosłowne domysły.
mniejsze, natomiast znaczenie dla mnie ma sprawa no właśnie tych jakichś dowodów daktyloskopijnych, które przekazał jeden z synów Piotra Jaroszewicza. No one, jak tutaj się okazuje, nie odegrały większej roli, natomiast no, o bardzo ciekawych rzeczach mówi drugi syn, Andrzej Jaroszewicz, który stawia wiele pytań, który wskazuje na różne związki osób z otoczenia Piotra Jaroszewicza ze służbami specjalnymi perolowskimi. No jest bardzo wiele pytań, które w jego ustach, które tą sprawę przedstawiają w innym świetle niż które podważają wersję o właśnie stricte materialnych motywach tego morderstwa. Jeśli mówimy o dowodach daktyloskopijnych, tutaj pewną rolę odegrał dziennikarz Tomasz Sekielski. Czy można powiedzieć, że ten reporter trochę przecenia swoją rolę w tej sprawie? Czy tak należy rozumieć pańskie słowa? Znaczy, ja nie chcę tutaj oceniać jakoś postępowania. Myślę, że Sekielski zrobił to, co jak najbardziej należało do niego jako dziennikarza. Ujawnił te informacje i przekazał dowody organom ścigania. Natomiast no, jak się okazuje, tutaj prokuratura wyraziła bardzo stanowcze stanowisko w tej kwestii, że te dowody daktyloskopijne, te materiały przekazane nie odegrały żadnej roli, jeśli chodzi o przynajmniej obecne ustalenia w tej sprawie, że tutaj rozwikłano tą zagadkę, przynajmniej no, jeśli tak to uznać, że jest rozwikłana przy okazji zupełnie innego przestępstwa. Także no, to była głośna sprawa i powiedzmy dała podstawy do tego, żeby znowu głośno mówić na temat sprawy zabójstwa Piotra Jaroszewicza i mówiła o tym cała Polska. Natomiast organy ścigania, prokuratura działała cały czas. No, chciałbym zwrócić uwagę na to, że właściwie ostatnie lata to były próby badania tej sprawy pod różnym kątem. Wiemy już na przykład z publikacji Izy Michalewicz, że w czasie, gdy ona zajmowała się sprawą właśnie zabójstwa Piotra Jaroszewicza, to akta tej sprawy były brane do analizy przez prokuraturę także w Krakowie, przez oddział prokuratury krajowej obecnie znajdujący się w Krakowie, pod kątem sprawy Jarosława Ziętary, który, tak jest tutaj zbieżność czasowa zaskakująca, został porwany w dniu, w którym został zamordowany Piotr Jaroszewicz, właśnie 26 lat temu, 1 września 1992 roku. Przyznam szczerze, że nieco uprzedził pan moje pytanie, za co serdecznie dziękuję, bo właśnie mieliśmy nawiązać do tego podobieństwa, tej zbieżności czasowej między zaginięciem Jarosława Ziętary a datą zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Proszę powiedzieć, jak to jest, że po 20 kilku latach, mówimy jeszcze o sprawie Jaroszewiczów, taki temat wraca do nas, mówimy na ten temat i nagle dwie osoby zamieszane w sprawę przyznają się do zabójstwa. Chciałbym tutaj odwołać się do słów nadkomisarza Dariusza Lorantego, który przyznał, że taka sytuacja no, jest dosyć mocno zaskakująca, jest dziwna. Jak pan odbiera taką sytuację? No faktycznie jest to zdumiewające, ponieważ no, przestępcy no, niezbyt chętnie przyznają się do popełnienia przestępstw, a szczególnie tej rangi, prawda, jak zbrodnia, za którą grozi potencjalnie bardzo wysoka odpowiedzialność karna. Natomiast no, są gotowi przyznać się wówczas, kiedy no, mają jakąś korzyść, powiedzmy, i jeśli znajdują się w jakiejś sytuacji podbramkowej. Ja sobie mogę wyobrazić tylko, znaczy no, nie wiemy, nie mamy wiedzy o kulisach tego śledztwa obecnie prowadzonego. Całe szczęście, bo myślę, że przecieki mogłyby tej sprawie zaszkodzić, przynajmniej na tym etapie. Natomiast nie wiemy, co tam nastąpiło. No, ja nie wyobrażam sobie, że zapytano jakiegoś, prawda, przestępcę w związku z inną sprawą, a czy czasem przy okazji nie zabił Piotra Jaroszewicza, a on mówi tak, właśnie zapomniałem o tym powiedzieć. No to by było absurdalne. Myślę, że jeśli są ludzie, którzy się przyznali do tego, a tutaj o tym wiemy, no to musiały być naprawdę niepodważalne dowody tej zbrodni, niepodważalne dowody ich udziału
I tutaj no, przyjęcie takiej postawy, przyznajemy się, no to jest jakaś okoliczność łagodząca, coś, co może wpłynąć na jakiś niższy wyrok. Natomiast no, musiałyby to być dowody naprawdę no, bardzo dużej rangi, a nie na przykład jakieś zeznanie ich wspólnika, który mówi tak, no wiem, że oni zabili. Nie, to tutaj w tej sprawie muszą być bardzo silne dowody, które by skłoniły tych ludzi do przyznania, albo jakieś też inne okoliczności, których nie wiemy ze względu właśnie na dosyć szczelną tajemnicę wokół tej sprawy, inne okoliczności, które spowodowały, że ci ludzie, przynajmniej tych dwóch ludzi, którzy się przyznało, no, oceniło sytuację, że lepiej przyznać się. No, no nie sądzę i nie wierzę tutaj w taką wersję, żeby przyznali się ani do zbrodni, które nie popełnili, do sprawy, z którą nie mają nic wspólnego. No jednak ranga tutaj, jednak dosyć surowe podejście organów ścigania, którego można się spodziewać do tej zbrodni, no to na pewno to będzie, jeśli zapadnie wyrok, no to minimum te 25 lat więzienia. Także no myślę, że to przyznanie się nie jest czymś na pokaz i nie wierzę, żeby no zostało ono w jakikolwiek sposób wymuszone. No, organy ścigania obecnie nie działają takimi metodami. Także ja zastanawiam mnie, jest to dla mnie bardzo zastanawiające, jakie argumenty tutaj musiała posiadać prokuratura, policja, żeby doszło do przyznania się. Na naszych ekranach mogliśmy zobaczyć zdjęcia Jarosława Ziętary. W jednym z wywiadów powiedział pan, że sprawę Ziętary należy wyjaśnić do bólu. Proszę tylko powiedzieć, czy są jakieś granice tego bólu? Czy nie pojawia się po tylu latach, również po 26 latach, jakieś zniechęcenie, że mimo wielu prób tak naprawdę nadal ta sprawa trafia na półkę niewyjaśniona? Proszę powiedzieć, jak pan na to patrzy z perspektywy reportera, który tyle lat poświęcił na wyjaśnienie tej sprawy? Znaczy ja tutaj nie odczuwam żadnego zniechęcenia, ani też czuję się tylko troszkę jakby w takiej roli walczącego z wiatrakami, w sensie walczącego z jakimś mitem, że jest to sprawa niewyjaśniona. Obecnie ta sprawa, no właśnie wbrew tutaj takim popularnie istniejącym, znaczy rozpowszechnianym właśnie tezą, no czymś, co właśnie gdzieś tam się pojawia w mediach bardzo często, że jest to sprawa zagadkowa, niewyjaśniona. Nie, jest to sprawa wyjaśniona. Jest to sprawa, której trwa proces byłego najbogatszego Polaka, Aleksandra G., oskarżonego o podżeganie do tego zabójstwa. I jest to sprawa, w której trwa śledztwo dotyczące realizacji tej zbrodni, porwania i zabójstwa, w którym jest dwóch podejrzanych. Jest to sprawa, która po prostu jakby nie jest w takim zainteresowaniu mediów, w takim zainteresowaniu polityków, żeby informacje na temat tych ustaleń dotyczących rozwikłania zabójstwa Ziętary, no jakoś się przedostawały do masowej, do opinii publicznej. Natomiast chcę powiedzieć tak, no wiadomo dokładnie z ustaleń śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Krakowie także, że Jarosław Ziętara został porwany, został zamordowany po kilku dniach torturowania, także tutaj podobieństwo do sprawy Piotra Jaroszewicza, po kilku dniach torturowania, które miało na celu wymuszenie, wydobycie od Jarosława Ziętary wszystkich informacji na temat jego śledztwa dziennikarskiego, które prowadził przez bez mała rok wcześniej, śledztwa dotyczącego przestępstw no, ogromnej skali, przestępstw dotyczących przemytu, przestępstw podatkowych, celnych i innych dokonywanych przez ludzi z kręgu najbogatszych Polaków przy współudziale osób związanych także z byłymi służbami. Wiadomo, że Jarosław Ziętara początkowo próbowano go zastraszyć, próbowano go przekupić, a gdy nie chciał zrezygnować z ujawnienia ustaleń swojego śledztwa dziennikarskiego, kiedy chciał je opublikować, wówczas zapadła decyzja, że trzeba go skutecznie uciszyć. Są zeznania, są relacje. Wiadomo, że Jarosław Ziętara po tych trzech dniach tortur, gdy przestępcy wydobyli wszystkie informacje dotyczące tego, co ustalił
co się dowiedział, gdzie, po przejęciu dokumentów, sam byłem świadkiem do redakcji Gazety Poznańskiej, w której wtedy pracowaliśmy. W tym czasie, jak już teraz wiemy, gdy Jarek Ziętara jeszcze żył, przyszli ludzie podający się za policjantów i przeszukali jego biurko. My braliśmy, po prostu myśleliśmy, że policja podejmuje czynności mające pomóc w ustaleniu, co wtedy się stało, prawda? A tymczasem byli to bandyci, którzy przyszli i zabrali z biurka materiały Jarosława Ziętary po to, żeby no, nie wyszło na jaw to, co on ustalił. Celem generalnie zabicia Jarosława Ziętary było to, żeby proceder przestępczy nadal trwał. Była to, mogę powiedzieć tak ogólnie, żeby nie wchodzić w szczegóły, jakby druga afera spirytusowa, ta słynna, która była na styku właśnie PRL-u i współczesnych czasów. Afera spirytusowa, która doprowadziła do powstania wielkich fortun. I Jarosław Ziętara, ona została zatrzymana, zmieniono przepisy, prawda, to było jeszcze w czasach rządu Mazowieckiego, zmieniono przepisy, natomiast to okazało się, że przestępcy wpadli na pomysł, jak nadal można by było, bo chodziło generalnie o przemyt, w zasadniczej części o przemyt spirytusu, alkoholu z Niemiec z pominięciem cła, akcyzy i różnego innego związane z tym przestępstwa, wymyślili, że można to samo robić, ale robić to z Niemiec, nie do Polski bezpośrednio, bo tutaj była blokada w przepisach, tylko przez południową granicę Polski i nadal robić to samo. Jarosław Ziętara chciał to ujawnić ze strzępów materiałów, których bandyci nie zlikwidowali. Wiadomo, że miał rozpracowane te kanały, miał bardzo szczegółową wiedzę, wiedział, jakie firmy, jacy ludzie w tym biorą udział. Chodziło o to, żeby tego nigdy nie opublikował i żeby ślady jego ustaleń dziennikarskich zostały przejęte. Dlatego go nie zabito, nie zabito go tak jak Kuciaka, prawda, na Słowacji, gdzie była ta egzekucja mająca odstraszyć, mająca być zemstą, mająca zastraszyć dziennikarzy. Jarosława Ziętarę porwano i specjalnie doprowadzono do tego, żeby nie było śladów tej zbrodni, mianowicie jego zwłoki zostały po zabójstwie rozpuszczone w kwasie, tak żeby wszyscy myśleli, mogli do dzisiaj mówić, że no jakiejś sprawy nie ma, nie wiadomo, czy ten dziennikarz gdzieś nie żyje, prawda, tak jak opowiada z uśmiechem na sali sądowej Aleksander G., że nie mówimy o żadnym zamordowanym, tylko o człowieku zaginionym. Także prawda jest znana, natomiast no po prostu gdzieś utarło się przez ten szereg lat, bo przez wiele, wiele lat wszyscy się głowili, co się stało, prawda? Utarło się, że jest to sprawa niewyjaśniona. Ona jest wyjaśniona i chciałbym po prostu, żeby jak najczęściej o tym mówiono, ponieważ to może pomóc w doprowadzeniu do tej sprawy, do epilogu sądowego. Epilogu też śledczego, że to śledztwo prowadzone przez prokuraturę krajową w tajemnicy, tak jak podobnie jak sprawa zabójstwa Piotra Jaroszewicza, ono toczy się i z tego, co słyszę, wykonywane są intensywne czynności. Na ten epilog właśnie liczymy, na ten szczęśliwy epilog. A proszę jeszcze powiedzieć, w jednym z wywiadów zauważyłem taką pańską wypowiedź, nie zdążyliśmy się za bardzo zaprzyjaźnić. Jarek Ziętara był kolegą, po prostu. Proszę powiedzieć, skąd w takim razie taka determinacja do wyjaśnienia tej sprawy? Czy to kwestia jakiejś solidarności zawodowej, koleżeńskiej, solidarności dziennikarskiej? Znaczy, o solidarności dziennikarskiej bym tutaj nie mówił, bo to już jest jakieś pojęcie zbiorowe, prawda? Ona występuje tutaj w sprawie Jarosława Ziętary. Parę razy solidarność dziennikarska się objawiała na przestrzeni lat. Głównie w skali tutaj takiej no, regionalnej, lokalnej, w Poznaniu, w Wielkopolsce, ale także no, w 2011 roku także było to jakieś takie objaw solidarności dziennikarskiej. Wszystkich mediów ogólnopolskich, wielu redaktorów naczelnych mediów różnych, niezależnie od opcji politycznych, wystąpiło do ówczesnego premiera o to, żeby podjąć zdecydowane działania w sprawie Jarosława Ziętary. To pomogło wtedy wszcząć po wielu latach śledztwo. Natomiast jeśli chodzi o moją motywację, no ja no właśnie nie był moim przyjacielem, czasami to mi się przypisuje, nie był moim przyjacielem, był moim kolegą, no generalnie znaliśmy się tak jakoś lepiej przez 2 miesiące, to była po prostu praca wspólna, jakaś reporterska, czy też praca bardziej też obok siebie, no bo ja sobie pracował nad swoimi tematami. Jakim był człowiekiem, proszę powiedzieć?
poznałem go na tyle, to był po prostu człowiek przede wszystkim bardzo, bardzo inteligentny, bardzo ambitny, no bo mówię, to był człowiek, który mówił, że no chciałby osiągnąć, zdobyć nagrody dziennikarskie i tak dalej, bardzo, bardzo inteligentny, rzetelny, no człowiek, który stawiał bardzo, bardzo, no wręcz, no, znaczy w stopniu większym niż to było przez dziennikarzy wtedy traktowane, na dokumentowanie zbieranych informacji. To jest człowiek, który nagrywał bardzo wiele rozmów, nawet wydawało mi się mniej ważnych, ale nagrywał, dokumentował. On miał szereg, bardzo, bardzo wiele kaset, między innymi te jego kasety magnetofonowe, dyktafony zostały przejęte przez tamtych, no, rzekomych policjantów. Także Jarosław Jenar był po prostu niezwykle, niezwykle tutaj zawodowo zawzięty, bym powiedział. Tak, i był człowiekiem bardzo słownym też. Tak normalnie, prywatnie, jeśli sobie gdzieś widzieliśmy, spędzaliśmy czas w samochodzie, w jakiejś tam podróży, no to był też bardzo wesoły, interesował się muzyką. Był to człowiek taki, no, po prostu normalny. Ja nie wierzyłem w żadnym wypadku, w żadne wersje, które na początku były rozpowszechniane, że nie wiem, pewnie poszedł, gdzieś się zabił albo gdzieś się ukrył i siedzi. No to zupełnie nie pasowało do wszelkich okoliczności, które my ustaliliśmy tej sprawy, prawda? Ale też nie pasowało do charakteru tego człowieka, do jego podejścia i ja po prostu wtedy stwierdziłem, że nie, no ja się nie zgadzam na jakieś tam wymyślanie wersji, że ukrył się gdzieś za granicą i tam się patrzy na to, co się dzieje w Polsce i się śmieje. No nie, no dla mnie to była sprawa, która, no, na początku to była kwestia jakiegoś poczucia i jakiejś intuicji może, natomiast później, gdy zaczęliśmy badać wraz z innymi dziennikarzami, gdy zaczęliśmy zbierać te strzępki różne, które pozostały, prawda, różne zapiski w notesach Jarka, gdy rozmawialiśmy z ludźmi, no później to już stało się dla nas, no, bezdyskusyjnie pewne, że został zamordowany i że chodziło o zamknięcie mu ust. No i to chciałbym, żeby, panie redaktorze, chciałbym, żeby z tej naszej rozmowy wybrzmiała ta myśl, że sprawa, tak jak pan powiedział, jest wyjaśniona, czekamy tylko na ten szczęśliwy epilog sądowy. Chciałbym, żeby to zostało zapamiętane z tej rozmowy, bo niestety musimy już kończyć, ogranicza nas czas, ale ja wiem, że ten temat powinien odżyć w kolejnym odcinku Barykady. Już teraz mogę panu obiecać, że z pewnością jeszcze raz pochylimy się nad tym tematem. Serdecznie panu dziękuję za udział w programie. Krzysztof Kaźmierczak, autor książki Sprawa Ziętary, kolega Jarosława Ziętary. Dziękuję, a my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. Pamiętajcie o tym, że barykada trwa. Do zobaczenia.